Siemanko kochane gamonie, dla was minął tydzień, dla mnie przerwa na siku. Witam w kolejnym odcinku Bajonety, gdzie zaczynamy sobie chapter 6 The Gate of Paradise. Mamy już zapisane, jak zwykle gramy na poziomie najłatwiejszym. Jeżeli interesują was inne odcinki Bajonety, możecie zobaczyć playlistę w opisie. Mówię o tym na początku tym razem i na końcu też powiem. Jeżeli interesują was inne części Bajonety, znajdziecie również w opisie pod filmem playlistę do Bajonety 2 i do Bajonety 3. Bo graliśmy w odwrotnej kolejności, więc możecie poczekać, aż to się skończy, zanim zobaczycie inne Bajonety, a możecie to zrobić od razu. No, te gry są w gruncie rzeczy troszeczkę odseparowane od siebie, więc jakoś tam nie bardzo powinno wam przeszkadzać oglądanie tego wszystkiego. Są różne ścieżki z wymiarami. Tak czy inaczej, zaczynamy rozgrywkę. O, jak miło. Drzewa. Bajoneta to jest gra, w której zdecydowanie nie można się nudzić. Chodź tu. Czy czegoś tutaj nie mamy? No jasne, że coś mamy. Pamiętajcie zawsze w takich grach, jeżeli wrzuca was gdzieś na środku, to sprawdźcie, czy nie ma czegoś za wami. Widzicie, mamy tutaj fragment kolejnej płyty, który pozwoli nam na odblokowanie kolejnej broni. A to co to jest? A to był motylek, który nam uciekł. Nie wiem czemu. Dobra. O, jeszcze coś tutaj jest, widzicie? Mamy poukrywane masę rzeczy. Tam dalej też widzicie coś, co będę chciał... Ja na razie sram na was idę. Kurwa! Chodź tu. Nie wiem co to było, ale... Yeah! Tylu. Oczywiście. Aha. I to, jak widzicie, jest sugestia do użycia naszej nowej mocy. Czyli panterki. Te gry mają to do siebie, że jak zyskamy jakąś moc, to najczęściej później musimy jej używać, więc... Dwa skurwiele są. Chodźcie, kurwy. Musimy naprawić statuetkę, bo jest mi potrzebny. Gin, szmato. Chodź tu, kurwiu. Gdzie jesteś? Kurwa, uciekł mi, no. Chodź tu. Thank you.
Teraz już musisz zginąć. Smacznego i do zobaczenia. Więc oczywiście będziemy mieli tutaj krótki Panowie wszyscy poszli. Jeszcze nie dostaliśmy cholera specjalnego ataku. Bo ten pasek magiczny, który mamy. You serious? Ah, fuck. Dobra, nie mogę tego robić aż tak bezmyślnie. Dobra. Czy ja tu przyszedłem tylko po to, żeby... Dobra. Podoba mi się to. Jest z tym jakaś cholera zagadka, tylko... Dobra. Może się pośpieszyłem, żeby iść tutaj na górę. Ale będzie fajnie, będziecie oglądali, jak nie wiem, o co chodzi. Dobra. Tamte drzwi się otwierają w momencie, w którym... O, fuck. Kurwa, boję się, że będę musiał iść...
O ja pierdolę. Dobra, zaraz się skończy witch time. Dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Aha, czyli... Okej, czyli jest to niemożliwe. To są te symbole, które pozwalają... Kurwa! Dajcie mi sekundę. Dobra, już jestem i wygląda na to, że znalazłem rozwiązanie. Trzeba było tam kamor rozwalić. Okej, i teraz muszę przebiec tym. Teraz muszę przebiec panterą. Kurwa, tylko byłoby miło, jakbym... No to jest tak, że... No. Po prostu nie zauważyłem, że można tam rozdupczyć jeden element otoczenia i tam pod spodem była wajcha, która pułapki deaktywowała. Oczywiście zanim włączyłem ponownie nagrywanie, to rozwaliłem to i się pojawili przeciwnicy. Dobra, ale i tak jeszcze przepraszam was na sekundkę, bo muszę iść do kibla. Dobra, jestem. Możemy zacząć ponownie napełniać pęcherz. Jemy. Gdzie jesteście? Gini, szmato! Ogólnie jak gracie na wyższych poziomach trudności, to używanie tortur nie jest aż takie proste. Tutaj gra trochę. Gra bardzo mi pomaga w używaniu tego. No, gra jest sporo trudniejsza jak się gra na normalnych poziomach trudności, ale już miałem przyjemność zajebać się grając w to, więc... Teraz jedziemy casualowo. Głównie do nagrań i częściowo też do tego, że fajnie się w to naiwania. Naprawdę. Okej. Kolega tutaj musi... Mamy łuk.
Tadam. Dzień dobry, panowie. I ta muzyczka. Ciekaw jestem, jak robili motion capture do tego. Właśnie, więc... Nie możemy tutaj sobie pozwolić na zabicie małej bajonety, więc będziecie ginęli wszyscy w męczarniach, kurwa, za próbę zabicia nas. Bo jakby ktoś nie zaczaił, to jesteśmy my. Jako mała dziewczynka. Weźmiemy sobie ten, rozbieramy. Brzydka, ale... If there's two things I hate in this world, it's cockroaches and crying babies. Well, a crying baby cockroach would be scary. So don't you dare cry. Yes, mommy. Fine. You've got to be a strong little one to survive in a place like this. No. What's your name? Seres. Seresa. Seresa? You're not from Figrid, are you, little one? Where are you from? I'm from my house. Well now, I'll hazard a guess this isn't your home. So what on earth are you doing here? My daddy told me to come here. And whereabouts is this daddy of yours? He was at work, but now I don't know where he's gone. I want to go home. I can't just drag you along wherever I go, little one. So you'd better not be getting attached to me. Yes, mommy. Come now, little one. I'll help you out of here, but that's all. No! And you have to promise there'll be no crying.
A single tear and you'll be crying alone. Got it? Okay, mommy. Fajnie iść tak z samą sobą, nie? Dobra. Czyli co, teraz kurwa musimy dbać o to, żeby małej Serezy nie zabić. Okej. Okay. Może tutaj. O kurwa! Tak, idziemy z małą dziewczynką w jebane tornado. To jest idealny pomysł. Kurwa, że sam na to nie wpadłem. No shit! Dobra. Kurwa, z dzieckiem jestem, więc wypierdalać. Prawdziwa matka, napierdalamy. Ktoś mi próbuje Cereskę zabić, ale w pierdol zaraz dostaniecie, kurwo, idź stąd. No nie, idź szmateksie. Kurwa. Kurwa ten Crash Bandicoot. Ja pierdolę. Jest. Fych. Idź kurwa. Nie mogę, bo mi zabiją Serezę małą. Mała Sereza i tak się już. Chodź tu! Uciekamy! I ty kurwo! No chodź, chodź! Małą Tereskę! Dobra, zakładam, że musimy to uruchomić. Najpierw spróbujmy klasycznie to rozjebać. Nie. Trzeba to. Nie. Dobra, skoczmy sobie do Gates of Hell przede wszystkim. Ciekaw jestem, czy pójdziemy z małą Serezą, czy mała Sereza zostaje tutaj. Zajebiste. To chcę. To jest mega przydatne. Pozwólcie też, bo głodny jestem, co muszę skonsumować babeczkę. Kurwa. Dobra.
I sekunda. Okej, okay, jestem. I idziemy dalej. Dobra. Teraz tak. Kolega tutaj przejść nie może. Znaczy ja mogę coś koledze zrobić. Ja nie mogę nic koledze zrobić. No trudno, to idziemy. Próbujemy się dostać do Paradiso. Ceres się tutaj podoba. Cereza, przepraszam. Hey. That's probably how you got lost to begin with. O kurwa. Mommy. Don't worry. It's always scary the first time you see them. So, where was I? Oh, yes. Your kind invitation. I do hope you've prepared dessert as well. No bra. Alicja w Krainie Czarów. Przyda ci się to w przyszłości, bo będziesz w tej samej sytuacji. Chodź tu kurwa. Na chwilę. Próbują mi Cereskę tutaj zdupić, ale za to zginiesz. Próbujesz mnie tutaj. Kurwa, ona mogłaby za nami nie łazić, jak jebiemy anielską bestię. Może z tej strony? Dobra, to próbujemy iść w tą stronę. Ten tu prawie wylazł. O nie! Wiesz, że dostaniesz w pierdol taki, że ci się... Ty nam Cerezę zostaw tutaj. Może, że
masz tylko jeden pasek życia. Teraz my łapiemy. A pan demon dostanie obiad. O, przestał nas kochać. Bye bye. Teraz będziemy mieli... Totalnie nie wiem, co robimy, ale jest spoko. Dobra wersja pole dance. Czy to jest jakaś anielska wersja nas? Czy to po prostu anioł się za nas przebrał? Serafim, Joy. Baby. Kurwa, niszczą mnie te. Pragnę tylko powiedzieć, że widzieliście, z czego jej poszła moc. Pewnie dlatego nazywa się Joy. A gdzie jest nasza Cereza? Kurwa, uwielbiam. Uwielbiam tą grę, jest genialna. Jesteśmy w Air Force. Może być, ale gdzieś tam Cereza zniknęła. Znowu Luka. I obok mała Cereza. Mami. You're a mom? You? Come now, Cheshire. Look at me.
Jeszcze nie masz, ale to się zmieni w pewnym momencie. Speaking of right, I'm glad I've been standing around waiting for you, because I knew we'd cross paths. See, the only way to reach the upper crust and their gated island of champagne wishes and caviar dreams is over Prominence Bridge. Oh, yes. The island. Lovely place, isn't it? Now what? Don't play games with me. You've worked your magic on this poor defenseless child, haven't you? You're a sad, sick woman. You know that? I was her age when you killed my father. Wait. No. You couldn't. Oh my god, you did, didn't you? You killed her parents! Think of it. She's better off with you. You two are more hassle than you're worth. What? Just keep a good eye on her, or you're going to catch hell for it. No good deed goes unpunished, and you never know when a monster may sneak up. Luka dostał właśnie największy najlepszy wykrywacz wiedźm Umbra w historii. Gold. Dobra. Oj, akurat prawie 40 minut. I moje ulubione, w którym nigdy nie trafiam nic. Więcej... Kurwa. O nie, zdobyłem 14. 27. 30. Oh fuck. Nie, cancel. Ja chcę to. Czyli możemy tutaj ominąć limit. Okej. Drogie misie. Zapiszemy sobie. I na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, ponieważ, uwaga, przeszliśmy cały rozdział i tyle. I no. Więc za tydzień zobaczymy sobie chapter 7, Cardinal Virtue of Temperance. Nie pamiętam, ile rozdziałów ma ta gra, ale no, jesteśmy na jej początku, więc chyba z 10 godzin to wszystko ma. Nie wiem, nie pamiętam już. Sprawdzałem to przy pierwszym odcinku, ale że nagrywałem go dość dawno, to już nie pamiętam. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli ktoś widział wcześniejsze bajonety, to wie, o co mi chodzi, a jeżeli nie widział, to jest playlista w opisie do Bajonety drugiej i Bajonety trzeciej, które są, jak sama nazwa wskazuje, kolejnymi historiami. W każdym razie dziewczynka, którą tutaj sobie chronimy, to jesteśmy my, czyli po prostu Bajoneta. A Luka
To jest nasz przyszły kochanek i ojciec naszych dzieci, czyli Violi, którą poznacie w Trójce. To tyle. Więc zobaczymy dalej. To znaczy ja pamiętam, jak ta historia się dalej potoczy, a wy sobie ją zobaczycie w kolejnym odcinku. I tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja bawiłem się jak zwykle wyśmienicie. To jest taka moja idea grania, nie? Nie trzeba się tutaj zajebać jak dzika świnia. Niekoniecznie musi być ultra trudno, czasami może być prosto i po prostu człowiek się dobrze bawi. Zresztą dla mnie gry to jest przede wszystkim historia, dlatego nigdy w Dark Souls nie grałem, bo no to nie jest mój typ rozrywki. Nie lubię spędzać 13 godzin i 700 faili robić tylko po to, żeby pokonać jakiegoś wroga. Dla mnie to nie jest żadna satysfakcja, dlatego też Monster Hunter, w którym potwory się godzinami bije, no nie jest moją ulubioną serią, ale z drugiej strony Trick uwielbia takie rzeczy, że chodzisz i po prostu dziubiesz co chwilę, więc może kiedyś namówię ją, żeby zagrała w jakąś taką grę, to sobie zobaczycie, albo po prostu zrobimy streama z tego. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Macie playlistę w opisie z odcinkami wszystkimi, które do tej pory wyszły Bajonety pierwszej oraz z całą Bajonetą drugą i z całą Bajonetą trzecią. Jeżeli chcecie poczekać i obejrzeć to wszystko w kolejności, to na razie oglądajcie sobie Bajonetę 1, a potem zobaczcie sobie 2 i 3. Jeżeli nie przeszkadza wam częściowo troszeczkę zaspoilowanie historii, chociaż nie jakieś ultra duże, to możecie sobie obejrzeć inne Bajonety, dla mnie to zawsze fajnie. Zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, kliknijcie podziękowanie pod filmem, jeżeli jest taki przycisk. W przypadku Bajonety najczęściej reklamy są ograniczone, więc również przycisku podziękowania nie ma. Dołączcie jako patroni do kanału, zostawcie lajka, udostępnijcie to wszystko, napiszcie komentarz, zawsze chętnie z wami pogadam pod tymi odcinkami. Mój stały widz zachorował albo nie żyje, bo ostatnio mi nie komentuje w ogóle, mi się smutno robi, no ale trudno. Coś przychodzi, coś odchodzi. Mam nadzieję, że ktoś inny podejmie opończe i będziemy sobie mogli razem pogadać, a jak nie, to trudno. I tak, ja się bardzo dobrze bawię i wiem, że nawet jeżeli ktoś nie komentuje, jest kilka osób, które się również bawią razem ze mną. Dla mnie to wystarczające. Do zobaczenia za tydzień. Na razie. Cześć.